Tak, Eldorado. Co za przygoda. Co za historia. Kto nam uwierzy? Kto ją opowie? Tulio, ty jesteś bohaterem. Ty musisz ją opowiedzieć. Nie, Miguel, proszę. Ty jesteś bohaterem. Ty musisz opowiedzieć. Tak, zaraz, ale... Jak powinienem zacząć? Byliśmy w Hiszpanii. Na bazarze. Tak. Był poranek. Nie, to był wieczór. Było rano. Dopiero co się obudziliśmy. Po zjeście, więc był wieczór. Ja opowiadam historię? Jesteś bohaterem. Kompromis? Dobra, niech będzie. Było południe, bazar w Hiszpanii. Hej, spójrz, Tulio, to my! O nie... Miło wiedzieć, że wszyscy cię szukają, prawda? Ale nie po to, żeby być uściskanym i wycałowanym, Miguel. Tylko po to, żeby być wrzuconym do śmierdzącej celi i zapomnianym. O. Lepiej zwiewajmy stąd i to szybko. I lepiej trzymajmy się z dala od straży miejskiej. Martwi mnie ten plakat, Miguel. Jestem pewien, że wyzwala twoje najgorsze cechy. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Czy ktoś na nas patrzy? Nie. Witam pana! Co pan sprzedaje? Kukurydzę! Złocisty skarb z Nowego Świata! Mógłby mi pan dać małą torebkę kukurydzy? Dam za jedną pesetę! Jedną pesetę? To są wszystkie pieniądze, jakie mam. Proszę, jedna peseta. Proszę bardzo, jedna mała torebka kukurydzy.
cip, 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 kurczaczku. Mniam, smaczniutka kukurydza. Pożegnaj się z wolnością, ptaszku. Zjadł całe twoje ziarno. No to co? Jesteśmy o jednego kurczaka bliżej sukcesu. Witam. Co sprzedajesz? Kurczaki. Najlepszy gatunek. O, a ile kosztuje kurczak? $20. Bardzo rozsądna cena. Ile mi dasz za tego wspaniałego kurczaka? $5. Co? Przecież sprzedajesz po 20. Tak funkcjonuje rynek, szanowny panie. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo. To skandal. Czy ja już kiedyś nie widziałem twojej gęby? $5, tak? Zgoda. Witam, moi przyjaciele. Czy mielibyście ochotę oddać się pewnej grze? Co to za gra? Kości. O, tak, kości to moi przyjaciele. Wchodzę. Doskonale. Ile możesz postawić? $5. Ach, teraz mówisz rozsądnie. Pokaż pieniądze i możemy zaczynać.